witam wszystkich użytkowników programu Ditrix. Filmik prezentuje różne rozwiązania połączeń krokwi w kalenicy. Kalenica jest istotnym elementem dachu. W tym miejscu następuje połączenie przeciwległych połaci, a co za tym idzie również transfer obciążeń. Spośród różnych rozwiązań stosowanych dla węzła kalenicowego można wyróżnić dwa zasadnicze warianty: pośrednie i bezpośrednie. Połączenia bezpośrednie to takie, w których krokwie połączone są jedynie ze sobą. Niezbędne są odpowiednie obróbki ciesielskie krokwi oraz łączniki. Do wykonania połączeń pośrednich konieczne są elementy dodatkowe. Mogą one spełniać funkcję konstrukcyjną lub jedynie montażową. W tym celu wykorzystywane są płatwie, deski oraz belki kalenicowe. Za ich pośrednictwem realizowana jest praca układu krokwi. Krokwie montowane są do elementów pomocniczych za pomocą łączników. Połączenia krokwi na nakładkę prostą są rozwiązaniem bardzo często wykorzystywanym w dachach krokwiowych i krokwiowo-jętkowych. W programie połączenie to możemy wybrać podczas wstawiania krokwi na połaci dachu lub edytować już wstawioną krokiew, w której zmieniamy parametry połączenia krokiew-kalenica. Połączenie na nakładkę wymaga wykonania wzajemnego wycięcia o długości równej szerokości łączonych elementów oraz głębokości równej połowie grubości łączonych elementów. Jako łącznik stosowane bywają śruby, gwoździe i wkręty. W celu zwiększenia nośności połączenia śrubowego można zastosować pierścienie kolczaste lub zębate typu Gecka. Alternatywnym rozwiązaniem dla nakładki jest połączenie na zwidłowanie. To tradycyjne połączenie jest bardziej pracochłonne od nakładki oraz wymaga stosowania elementów o większej grubości. Połączenie składa się z części męskiej, posiadającej czop, oraz z części żeńskiej, posiadającej gniazdo. Zwykle stosuje się proporcjonalny podział grubości elementu na trzy równe części. Jako łączniki stosowane bywają śruby, gwoździe i wkręty. Oryginalnie jako łączniki wykorzystywane były kołki drewniane. Grupę połączeń pośrednich otwiera rozwiązanie z wykorzystaniem płatwi kalenicowej. W takim przypadku krokwie oparte są za pomocą zaciosu na płatwi kalenicowej i połączone z nią za pomocą łączników. Krokwie mogą, lecz nie muszą stykać się w kalenicy. Transfer obciążeń realizowany jest za pomocą płatwi z jednej płaci na drugą. Jeśli zastosowana płatew kalenicowa nie jest elementem nośnym, możliwe jest zastosowanie nakładki kalenicowej jako dodatkowej opcji usztywniającej węzeł w kalenicy. Zastosowanie deski kalenicowej daje proste rozwiązania węzła kalenicowego. Krokwie są połączone doczołowo i za pomocą łączników mocowane są do deski kalenicowej. Choć rozwiązanie wygląda na bardzo proste, wymaga od rzemieślnika dużej dokładności jego wykonania. Rozwiązaniem niezwykle efektownym jest zastosowanie belki kalenicowej. Wzajemne połączenie krokwi i belek daje możliwość zastosowania połączeń chopowych, między innymi takich jak pół-chop lub chop. Wstawienie takiego połączenia w programie jest niezwykle proste. Wystarczy w ustawieniach krokwi w funkcji krokiew-płatew wybrać odpowiednią obróbkę. Na przykład jaskółczy ogon podstawowy. Rozwiązaniem, które wywodzi się z drewnianych kratownic, jest wykorzystanie podwójnych nakładek do połączeń krokwi w kalenicy. Krokwie docina się na styk tępy i łączy za pomocą nakładek ze sklejki lub płytek perforowanych oraz łączników. Wykorzystanie drewnianych belek dwuteowych jako krokwi wymaga rozwiązań specjalnych. Najczęściej stosuje się rozwiązania z belką kalenicową oraz specjalnym rodzajem złączy metalowych. Spornikiem kalenicowym zdecydowanie mniej popularne są rozwiązania oparte na wykorzystaniu nakładek z płyty drewnopochodnych połączonych łącznikiem. Dziękuję wszystkim za uwagę i życzę przyjemnej pracy w programie.